Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I już wszystkich wybiłem właśnie, jak mówiłem w poprzednim odcinku, że wybiłem już ich, znaczy, że wybiję ich, bo tam się troszkę powkurzałem z tym demonem. Już wszyscy są wyeliminowani bodajże. Czekajcie, zaraz sprawdzę jeszcze. No, już nikogo nie ma. Dobra, okej, mniejsza z tym. Idziemy teraz do Satura Siwa, żeby mu dać żółtą kamienną tablicę chyba? Coś takiego, coś w ten tego. A czekajcie. Meandry umysłu, nie pomysłu, kurde, tam coś przeczytałem, nie wiadomo co. Relikty. Aha, to byli... na bagnach był dom uzdrowicieli. Aha, tu już mamy za sobą to coś. Czekajcie, dom uzdrowicieli. Aha, to jest na bagnach. Dom wojowników chyba... mi się wydaje, że to jest dom wojowników, tak mi się wydaje. Nie jestem pewny, ale... właśnie to jest najgorsza misja, jaka istnieje właśnie w tym miejscu, wiecie? Nie za bardzo się chce chodzić po tych... po tych właśnie tych domach, tych... tych, wiecie, tych... tych takich świątyniach jakby. Ale fajnie w ogóle to zrobili, kurczę. Powiem, że mi się bardzo podoba tutaj w tym gociku, ponieważ tak... porobili takie fajne misje też nawet, na przykład. W ogóle mi się podobają te... jak sobie wyobrażacie sobie takie budynki, tak jak... na przykład, nie wiem, w Egipcie, wiecie? Tak się czuję w Egipcie po prostu w tym gociku, serio. W ogóle mi się podoba, w ogóle pod względem, na przykład... w ogóle, kurde, aż się łezka wokół kręci, powiem wam szczerze. W Trójce tak samo jest właśnie takie... takie egipskie jakby domy trochę, wiecie? Jakie świątynie, można powiedzieć. To jest mniejsza z tym, to jest jedno to i to samo, czy dom, czy świątynia, to jest to samo. W ogóle mi się to podoba, bardzo mi się to podoba, bardzo, bardzo i bardzo. Na pewno też was to, też wam to się podoba, na pewno. Ale też fajne też są, na przykład, nie wiem, ten, ta pustynia tak jakby, ale właśnie, kurczę, wiecie? Ja to kiedyś widziałem taki wrak samochodu. Serio. A może... czekajcie. A może... wróćmy się do innego, może mi... czekajcie, może tam jest ten wrak samochodu. Pamiętam, że to kiedyś tu był ten wrak. Właśnie w tym miejscu, koło piratów. A może to było, wiecie, gdzie? A może... czy się coś pozmieniało od tamtego momentu, od tych 4 lat, czy co? Bo to kiedyś był wrak, serio. Nie kłamie. A może tu coś się pozmieniało przez te 4 lata, kurczę. Nie wiem. Mniejsza z tym. Dobra, idziemy dalej. O, tu jeszcze bronie zostawili na morkowie? Fajnie. Bierzemy je. Bierzemy te lekkie orkowe, te... jak to się nazywa? Orkowie... topory właśnie. Czekajcie, sobie zwiększę jeszcze, znaczy roślinką życia właśnie, żeby być, znaczy kurde, nie, to mi chodziło właśnie, korzeń leczniczy, ale też życia muszę sobie, by był pełny. Oj, to mana, kurde, i znowu źle, i znowu niepotrzebnie użyłem tego. No dobra, mieszka z tym. Dobra, idziemy do tego, do Saturasa i chyba... chyba będzie wszystko już w porządku, kurde! Jeszcze... głupie psy w pieruny. Na dworze, ale dobra, mniejsza z tym. Nie lubię psów, kurde, na tej... w tej wiosce, nie lubię! Nie lubię, kurde! Najgorsze to są traktory, jak jeżdżą, serio. W moim domu to się częściej jak jedzie, no jakiś traktor, kurde, po szosie na przykład. Serio. Kurde, zamknij się, te psie! Zamknij ryj, ty psie! Tak jak Hisamu kiedyś mówił, nie wiem, czy to do tego psa swojego to było, czy do kogo, nie wiem.
Czekajcie, co ja będę, kurde... A czekajcie, 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 czekajcie. Aha, już nie mam tego zadania. Dobra, mi jeszcze z tym idziemy, czekajcie, bo tu mamy teleport przecież. To po co mam... Mam iść, kurczę, cało... Czyli do tego miejsca, kurde, do drogi, jak mogę użyć teleportu przecież, proste. Przecież. Dobra, jesteśmy Satura Siwa, czekajcie. What? Teraz co musimy zrobić? Idziemy do Satura Siwa, pewnie. Gdzie jest Saturaś? Saturaś! Gdzie jesteś? Saturaś! Jest Saturaś! Saturaś! Hej, ty! Siwaku jeden, ha! Jeśli chodzi wow. o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Ta w sklepie. Część leżała w wielkim budynku w kanionie. To była biblioteka tego pradawnego ludu. Najwyraźniej jest to tablica uczonych. Większość pism, które znaleźliśmy, jest autorstwa przywódcy kasty uczonych. Co dziwne, nie zostawił swojego imienia na żadnym z pism. Bardzo dobrze. Mamy... Na tym terenie musi być u... Znajdź je, weź to złoto jako sw... Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Dobrze, tylko... Okej, dobra. A tu jeśli chyba przynosisz, już nie, nie tym razem. Dam ci rad. Dobra, okej. Niech... Czekajcie. O nie! Dobrze, że to nisko było. A nie wysoko w piruny. Czekajcie, uzdrowicieli. A relikt, czekajcie, a relikt, to co to jest w ogóle? A, żółto kam... To jeszcze tylko mi zostało, czekajcie, raz, dwa... Mamy trzy tablice, już oddaliśmy te kamienne tablice Saturasowi. To jeszcze dwie tylko, wow, mało. No serio, fajnie, fajnie. Czekajcie, kto mi zlecał w ogóle te zadanie posiadłości budowniczych Saturas, no? Czekajcie, to już wykonałem te zadanie? Czy nie? Jeszcze chyba nie. Czekajcie, zobaczymy. Pogadajmy z każdym. O, będzie najlepiej, wiecie? Czekajcie, gdzie jest ten... Nie wiem, jak się na to nazywa. Merdarion jest tam. Dobra, mamy go. Fajnie. To nie. To za bardzo nie pasuje mnie to. Tam mamy Mixira, tak? Dobra, idziemy do Mixira teraz. Zobaczymy, czy on w ogóle ma coś do powiedzenia hej, dla nas. Hej, ty! Hej, ty! Jeśli... Ale uśmiał się, jeju. Hej, nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Jeśli chodzi o te budynki... A tu niego, tak, niego! Wygląda na to, że orkowie zainteresowali się biblioteką uczonych. Myślisz, że mogą odczytać? Nie sądzę, ale... Może lepiej upewnij się. Siedziba uzdrowicieli znajduje się na środku bagna i jest broniona przez wielu kamiennych strażników. Ciągle stoi? Tak, pytanie tylko... Smuci mnie, gdy widzę świadków przeszłości w takim... Właśnie. Orkowie wkrótce wow, przestaną wow, się to interesować się tym regionem. Wow, fajnie, czemu tak elegancko. Uważasz? Ich przywódca nie żyje. No. Miejmy nadzieję, że to prawda. Prawda, naprawdę nie możemy sobie teraz pozwolić na te... Dobra. To wszystko tak? Przypomnij mi znowu. Dom uczonych to dobra, dom wojowników. Domyka uzdrowić są umiesz... Dobra. Co chcesz? Czekajcie, co on w ogóle może... A, to... No to nie. Czekajcie, co jeszcze teraz trzeba zrobić? Teraz chyba musimy wrócić do tego. Posiadłość... Ale czekajcie. Od kogo w ogóle mam to zadanie? Relikty. Nie, to też nie. Posiadłości. Przecież to... No, krono, Orlana dostaliśmy to zadanie przecież. Do obozu bandytów. Do bagna, to tutaj. Dobra, do obozu bandytów. Nie powinieneś tu przychodzić! Ujuju! Kurde, co ja zrobiłem? Wspomniałem załowić właśnie. Średni pancerz bandyty, no. Nie, to nie ten teleport. Tutaj, właśnie, tutaj. Teraz cię wypatroszę! Co jest? No średni pancerz bandyty, dobrze, no. Z czego mnie atakujecie, kurde, głupie kutasy. Hey. Serio. No, koniec, no. Mam nadzieję, że już, kurczę, nie atakuje, nie będziecie mnie atakować, kurde, głupie kutasy pierdzielone.
Czekajcie, mamy to szpiegowanie bandytów zrobione, czy nie? Szpiegowanie bandytów zrobione mamy, dobra, pięknie. Czyli tam zostało tylko o to jeszcze, o tej pierdzielona misja jakaś, taka badziewna. Dobra, zaraz zrobimy, spokojnie moi drodzy, spokojnie. A co? Aha, dobra, to już mamy też. Dobra. Teraz musimy iść. Znowu ty? Chcę... Nie. I... Tak. Tak. Trzymaj się! Dbaj... Dlaczego... Aha. A tu... A tu jest ta świątynia. Dobra, okej, mamy. Kto tam mamy? Kogo mamy tu w ogóle mamy? Strażnik bramy, no okej, dobra. Hej, spokojnie! Z drogi. Nikt nie może tam wejść! To piekie... Nie! To wcale nie jest ważne! O ty... Jeśli mnie... Marnujesz czas! Dobra. Jeszcze... Wiesz co ci powiem? Aha, nie możesz mnie tu... Nie można tu wejść, kurde! Jak... Ten Bloodwyn to frajer jest! Fuck! Frajer z tego Bloodwyna jest. Kurde. Dobra, teraz idziemy sobie zobaczyć kopalnię u bandytów, he? Nieźle. O, tu jeden, nie żyje. Nie ma czego plądrować. Kuferek! Nie no, dlaczego kurde znowu muszę... O, tu możemy otworzyć... O, jak pięknie, mamy roślinki wreszcie. Trochę tych roślinek mamy, ale... Tu mamy leśną jagodę, dobra, pięknie, elegancko. Podoba mi się tu jeszcze ktoś dead, nie dead. Dobra, idziemy stąd i idziemy teraz do kopalni, co nie? Czekajcie, tu coś było? Czy mi się wydawało? Czy mi się wydawało? Chyba nic, kamienie tylko są. Dobra, idziemy do tej kopalni, czekajcie, tędy? Tędy, dobra. Cześć, strażniku, cześć. Hej, chcesz pokopać? Nie zap... Co będzie mi potrzebne? Kilof na pewno! A co z miksturami uzdra... Oj! Spokojnie. Ziomuś. A my tu kogoś w ogóle? Scotty. Gdzie ten Scotty jest w ogóle przede wszystkim? Emilio? Ja bym tego nie zrobił. Lenar? Niewolnik? Widzi i słyszy się to. Kopacz? To przecież oczywiste. Nie ma ich tutaj? Kurde. Zabieraj się z tą... Dobra, spokojnie, jeju. Poczekaj chwilę. Jakiś problem? Pełzacz. A w zasadzie kilka. Oj tam. Na razie dam spokój sobie z nim. Czekajcie, Scotty, gdzie on? W którym miejscu on w ogóle jest? On powinien tam być przecież. Co jest? Dlaczego go nie było tam? Czekajcie. Był krztok pijany. W końcu to była jego decyzja. No właśnie. On powinien być na początku. Gdzie on jest? What the fuck? Trzymam się. Dziwne. Potem tylko mamy... O, jest Scotty! Kurde, nie zobaczyłem go. Ha! Ale beka. Dobra, nie widziałem go w ogóle. A my Scottiego. O, Scotty, to on był w dwójce! Jak ci idą interesy? Pamiętam go. Od otwarcia krypty coraz gorzej. Kruk nie potrzebuje już niewolników. Teraz kopią złoto, bo tak kazał im Bloodwyn. A kopacze mają wolę. Bloodwyn? To on tu jest szefem? Kontroluje kopalnię, ale rzadko do niej zagląda. Większość czasu spędza z Krukiem w świątyni. Co dokładnie oznacza? Ostatnio widziałem go. Czekaj. To chyba było wtedy, gdy wysłał niewolników, aby wydobywali złoto. Bardzo je lubi. Inaczej niż... Mhm. O jakiej? To przeklęta kryp... Strażnicy? Mówisz o tych kamiennych stworach? Tak! Od początku wie... Kruk miał obsesję na punkcie tych wykopalisk, gdy tylko... Dlaczego Kruk tak chciał wejść do tej krypty? No, jesteś dość wścibski. Przypominasz mi gościa,
Przestań bełkotać. Coś... no, cóż... Hej, Skat, nie teraz. To ważne, co Krug robił na dole? Dobrze. On przywołał coś, używając słów jakiegoś dziwnego języka. Ze środka krypty przesiąkało lśniące światło. Potem usłyszałem krzyk. Co stało się potem? To wszystko, co widziałem. Z krypty wyszedł krótko, potem Krug i jego ludzie opuścili... Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Bierzesz kilof i walisz w kawał. Jeśli jednak będziesz tak robić, złoto rozpadnie się na drobne bryłki. Dlatego, jeżeli masz trochę doświadczenia... Nie, na razie nie chcę tego. Zobaczymy, co on ma. Inkwizytor. Abym sobie kupił ten mieczek. Kurczę. Serio. Czekajcie, posprzedajemy mu rzeczy jakieś, jeżeli mamy. Mamy, coś tu mamy. Kurczę, fajnie. Broń. Broń dwuręczna właśnie. Broń jednoręczna. Broń dwuręczna to na razie... Nóż na wielki mi za bardzo niepotrzebny jest właśnie. Dobra, chyba wszystko posprzedawałem mu. Mamy kasę już tak mniej więcej. 1400, no może być, nie jest źle, powiem wam. Czekajcie, to będzie 52 sobie zapiszę, takie coś. Taki myk. I teraz... czekajcie. Napijesz się czegoś? Napiłbym się, może lust... kurde, nie mam piwa, serio, dobra, idziemy dalej tam. Aha, dobra, okej. Nie mogę z nimi pogadać, czy nie? To dokładnie moje słowa. Nie, na razie nie chcę tego. Emilio, Finn, Samorodek, tu kogoś mamy? Crimson. Aha, u niego możemy sprzedać to, tak? No dobra, okej, to tam nieważne. Nie chcę mi się za bardzo tego zbierać teraz, tych... Hej, dokąd idziesz? No tak. Nie chcemy, żeby się obijali! Mają... Rozumiem. To rozkaz Bladwina. Wydawało mi się, że szefem jest tu Krug. To prawda. Niewolników dał jednak w prezencie Blad... Uwolnić... Słuchaj, rozkazy wydaje... Poza tym Torus także ma tutaj pewną władzę. Sprawujesz tu jakąś ważną... To ja decyduję. A zatem wykonujesz teraz... Uwolnić... Sprawujesz tu jakąś ważną... W związku z tym nie zmieni. To ja decyduję. A zatem wykonujesz teraz... Ja ci zaraz wpierdzielę w piruny, frajerze, ty. Czekajcie, kogo tu mam? Tonak, Telbor, Patryk. Mamy go. Przybywam tu z polecenia magów wody, aby cię Naprawdę? Niby czemu miałbym ci wierzyć? Chcesz się stąd wydostać? Pewnie, że chcę stąd uciec, ale... Przysłał mnie Watras. Jeśli to cię nie satysfakcjonuje, to nie będę się narzucał. Możesz tu zostać, jeśli bardzo chcesz. Dobrze, wierzę ci. Naprawdę? To było łatwiejsze, niż się spodziewałem. Ucieczka to ryzykowna sprawa. William, więźniowie to rolnicy i robotnicy. Ufaj. No dobra. Mam załatwić... To byłoby czyste, ale to się nie uda. Jeśli jednak zajmiesz się strażnika... Dobrze, strażników biorę na siebie. Dobra, tylko kto tam jeszcze mamy? Kogo my tu mamy jeszcze tak? Monty? Monty, czekajcie, Monty. Co słychać? Żyję, jeśli cię... Aha. Dobra, fajnie, że coś dużo powiedział, po prostu... Dużo, o, Pardos. Co z tobą? Powoli nadchodzi koniec. Nie wiem... Gdzie jest wzrok? Trzymaj się. Dziękuję. Wypij to. Dzięki. Jak się... Dzięki twoim. No dobra, okej, fajnie. Ale wypij to, kurde, ziomuś. Dobra, niech się jeszcze nie pij. Nie będę przecież nalegał, co nie?
Stonak, Telbor, kogo my tu jeszcze mamy tak mniej więcej? Nikogo chyba już nie ma. To przecież oczywiste. Uwolnij. Sprawujesz tu jak... Nie mów, że to nieprawda. Ty frajerze, kurde, kolejny będzie. Żal, biedaka. Sam tak mówiłem. Dobra, idziemy dalej, tylko nie wiem. W końcu to była jego decyzja. Strażnik. Lepiej uważać, co tam dalej jest. Tak przede wszystkim. Co tu w ogóle jest? Co my tu mamy? Wow! Olbeka! Zwój i miksturę. Gdzie my jesteśmy, kurde, przede wszystkim? Pierwszy raz jestem w tym miejscu. Chyba. A nie, może kiedyś tu byłem? Stara moneta. Nic nie masz ciekawego. O, tu kolejny kamienny strażnik jest. Kolejny. Kolejny. Po co mnie węgiel? What the fuck? Niewolnik. Niczego tu nie znajdę. Niewolnicy nie żyją, kurczę. Szkoda ich trochę, ale... Sobie będę rozpaczał, co nie? Przecież. Tu coś mieliśmy? Czy mi się udawało? Dobra, wyjdźmy stąd. O, tu kolejny kamień. Strażnik leży sobie. Dobra, wyjdźmy stąd, bo tu nie ma nic ciekawego za bardzo. Czekajcie, gdzie ten garaz był? Garaz czy jakoś tak? Tego jest więcej, wierz mi. Kopacz. Kucharz. Kucharz nawet jest, wow. Nieźle. Ciągle. Gulasz. I woda. To przecież oczywiście. Skórzany mieszek! Ale beka! A, znalazłem. Żadna wielka sprawa. Będę miał kasy chociaż trochę. Ale fajnie. Był w sztok pijany. Pełny monet, 50 sztuk złota. Mało. Kurde, żadna mało mamy. Mało kasy, fuck, serio. Powinien być mądrzejszy. Dlaczego tak mało? Ja się pytam. Nikt nie chce wiedzieć. Gdzie ten garaz był? No przede wszystkim. Tu jest Crimson. To za bardzo mi to nie... Tu Lenar. Tak może dalej być. Garaz, czekajcie, garaz. Czekajcie, garaz. On tu gdzieś niedawno był, przecież jako widziałem. Gdzie on leży? Gdzie on w ogóle stoi? Lepiej uważać. Niewolnik. Co się komu mówi. Crimson. Nie mów, że to nieprawda. Gdzieś on tu był. Garaz, tu mamy go, właśnie. To ten gościu, no dobra. Hej, mamy ty! Go. Właśnie. Dlaczego nie zaatakujemy pełzaczy? Też się nad tym zastanawiam. A teraz Bladwinka... Rozumiem, że nie zamierzasz walczyć z pełzaczami. Kocie! A powinienem? Po to, żebyśmy mogli położyć babska na głocie w tej jaskini? Zostaw ten kabel od słuchawek. Tak zabierze większość. Jest... Tak, to chciwy sukinsyn. Dla niego ważne... Coś jeszcze? Uważa się za najlepszego. Bladwin nie może znieść nikogo, kto jest od niego lepszy. Oczywiście ja nie poważyłbym się. Najlepiej go unikać. Dobra. To mamy tak, zadanie dojść. Co? Trzeba wszystkie. Tu kolejny kurde kufer, którym trzeba wytrychy użyć. To mi się nie chce za bardzo. Co my tu mamy? Pełzacze. Ale słabe to jest, kurde, serio. Wow, wow, panie! Panie! Pięknie, dobra, kolejny pełzacz dostał. Nic tu nie ma. Czekajcie, najpierw może sobie to posprawdzajmy, czy coś ciekawego jest przede wszystkim. Jednego pełzacza zabiłem już, ale to jest za mało. Czekajcie, zużyjmy sobie na przykład leśne jagody, o. Ale nie, to jest... Aj, tam. Nie, to mi nie pasuje za bardzo. Ciemny... O, może tym? Mięsem kopacza najlepiej byłoby. Tak.
Dobra, zajmijmy się tymi pełzaczami i przyjdzie ten Bloodwyn Fryer, kurde. Ten, jak oni na niego powiedzieli, sukinsyn. Tak jest. I dobrze powiedzieli, zgadzam się z nimi, z tym garazem i tak dalej, i tak dalej. Fuck. Kurde, frajer, dobrze, co te był zawsze, nawet powiem szczerze. Serio. Dobra, zużyjmy te polne jagody może. A ty za mało znowu, kurczę. O, ma na plus 5. Ha! Serio? Ha! 50 mamy już, ale beka, kurde. Warto warto jeść te ciemne grzyby i tak dalej, i tak dalej. I te polne jagody, dodaje się punkty many, kurde, nie no, nieźle powiem wam szczerze. Fajnie zrobili tu też. Premia punktów trafień, to sobie też zużyjemy na razie. Ten RDS polny, czekajcie sobie tu jeszcze. O, dobra, pięknie mamy. Tu jeszcze mamy, o, chleb. Dobra, tu mamy jeszcze kolejny, ile tych pełzaczów jest w ogóle, tak przede wszystkim. No nie, serio, kolejny przyszedł. Ja cię pierdzielę tam. Kurde, wypierdziczaj ta stąd. Dobrze. Czy oni, kurde, wszyscy mają w dupie te pełzacze? Za przeproszeniem powiem. Co za wkur... Kolejne bydle załatwione. Z tobą, ale wy jesteście, kurde, za przeproszenie powiem, popierdoleni. Co za popierdolone ludzie, nawet nie... Kurde... Nie chcą zaatakować tych pełzaczy. No to jest takie... Chore... Nic tu nie znajdę. Ja pierdzielę. Jak to można z takimi ludźmi żyć? Ci bandyci po prostu mają to za przeproszeniem w dupie te pełzaczy. W dubie mają te pełzacze, po pierwsze. To jest takie... Zamiast atakować, to mają w dupie. Ja cię... Nie mogę z nimi, nie mogę! Jak tu wytrzymać, kurde... Cierpliwie z nimi. Przestań z tą chorą. Zamknij mordę, garazie, ty pier... Dobra, dostał. Ojoj, ile tych pełzaczy tam jest. Dostał tylko trochę. O, tam jeszcze dwóch pełzaczy zostało. O, ja cię nie mogę. Serio? Trochę dużo. Nie! Ocep się! Ocep się, ty pawianie! Kurwo ty! Co za... Nie w garaza! Kurw! Zajebiście, kurwa! Nie ten zapis, idź stąd, kocie, kurde, bo mi przeszkadzasz, kurde, gramat, przeszkadzasz mi. No po prostu zajebiście, kurde, nie cierpię pełzaczy. Kurde, jeszcze na dodatek w ogóle w tej części w pieruny. Kurde, jeszcze raz trzeba ich atakować, Jezusie. W ogóle nie cierpię tych pełzaczy, w ogóle, nie cierpię. Jeju, dobra, jeszcze raz. Kurde, za tego kota! Daj mu święty spokój. Kurde, siostra go zaczepia, ja nie mogę. No i... Nie denerwuj mnie! Hej! Ja teraz nagrywam, kurde, zamknij się, kurde. Tam. Dobra, kurde, wkurzają mnie te pełzacze, wpieruny, przestań! Zamknij mordę, cfelu ty! Kurde, wkurzasz mnie, ziomuś! No co za wkurwiające ja cię pier... Nie no, po prostu mam już dość słów do tych pełzaczy pierdolonych potworów. No kudźwa, wkurzają już mnie te pełzacze. Ja cię nie mogę, aż... Monitor mam ten...
Aż oplułem monitor cały. W piruny! Kurde. Serio, wkurzające są te potwory w piruny. To się nie... Ostatni raz atakuję ich tutaj w tej części. W ogóle już nie cierpię tych potworów. Kurde, który mamy poziom? 15 już. Kurde. Mało, mało mamy tak postać. W ogóle tego poziomu mamy mało. Mały poziom jeszcze, kurde. Dedaj, kurde, pełzaczu pier... Spier... O, ty przede mnie, pawianie, ty kurde. Dedaj, frajerze, ty. Dobra, jeszcze raz użyj... Pokonajmy ich jeszcze spokojnie, jeszcze raz. Jeszcze został, tu jakiś tam jeszcze jest i tutaj. O, ja cię pierdzielę, kurde. Ile tych synków tam jest? O Boże. Dedaj, frajerze. Dobra. Na razie go nie będę zaczepiał tego pełzacza. Muszę sobie uzdrowić tę manę. Przede wszystkim. Tam jeszcze jeden pełzacz, ta. Aha. Tego zajmiemy się tym. No dedaj, kurde. Pięknie. Kolejny dostał. Tak sobie zrobimy. Grę zapiszę przede wszystkim. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku teraz. Tam jeszcze jeden jest. O, tego frajera chcę dostać. O, niech będzie ten. No kur! Co robisz? Bezi! Jak ty atakujesz go? Źle zrobiłem trochę. Kurde, kolejny pełzacz do mnie leci. Fuck. Kurde, źle zrobiłem trochę. Ajajaj. Oczep się! Oczep się! Wow! Debile, kur... Ja kolejna bestia mniej. Załatwione! Debile, kurde, po prostu z tych osób są. Ja nie mogę. Serio. Wkurzające są te pełzacze, że hej. Serio. Kurde. Zamiast ruszyć tyłek, to on ma to w dupie, za przeproszeniem powiem jeszcze raz. Kurde. Wkurzające są te potwory w ogóle. Te pełzacze. Nie wiem, kto to w ogóle wymyślił tutaj. Właśnie, zobaczymy jeszcze. Nie tu, jeszcze ze 2 lata poczekamy na to. No kurde, po prostu mega. O, te psie, ty psie. Nie! Zaatakują go? No, koniec z tobą, bestio. Chyba jeszcze jeden tam dostał ten, ten pełzacz, chyba jeszcze jeden, tak mi się wydaje, chyba. Nie jestem pewny, ale... Chyba. Zapiszę sobie grę przede wszystkim, bo... Jeszcze deadne i co będzie, i będzie lipa. No ale dobra, mniejsza z tym. Jeszcze chyba jeden został, tak mi się wydaje, czy wszyscy już? Wszyscy? Pięknie. Chyba wszyscy już, tak mi się wydaje, to sobie pobierzemy te... To jest wszystkie rzeczy stąd. Te ciemne grzyby, mięso właśnie i tak dalej. O, będziemy chociaż mieli troszkę jedzenia. Dobrze tutaj przeszedłem właśnie do tej jaskini, bo tu nawet dużo jest tych rzeczy takich dobrych i pożytecznych przede wszystkim. No, mięso kopacze. No, bierz to. Bierz mięcho. Tam coś jeszcze jest z tyłu? Chyba nie ma już nic. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jeszcze są jakieś roślinki. No bierz to, bierz to, bierz. Tu jeszcze coś jest, czy nie ma? Co to robią, kurde, drzewa w tym miejscu? No, what the fuck? Nie ogarniam tego w ogóle też. O, tu mamy... O, niebieski bez, wreszcie coś fajniejszego. O, mamy skórzany mieszek kolejny już. Elegancko. Tu coś mamy, czy nie? Chyba nie już. Dobra, idziemy chyba dalej, co nie? Znaczy, idziemy z powrotem tam do tego Graza. No, tu chyba już nic nie ma, tak... Chyba. Czekajcie sobie, tak, zużyjemy tym. Serem na pewno sobie zużyjemy tym. Tak, premia. Na razie nie będziemy zużywać tego niebieskiego bezu, beza. Nie wiem, jak to się odmienia, ale mniejsza z tym.
Tu mamy... O, och, jak pięknie, no. O, mana plus 5. Czekajcie, było już tak? Czy mi się wydawało? Czy od no... Czy to od nowa było? Czekajcie. Mana. Chyba to... Chyba wczoraj... A, prawda, wtedy przecież... Deadłem i dlatego, aha. To jeszcze raz tak mi się pojawiło. No okej, dobra, fajnie. Elegancko. Zobaczymy, czy ten Bloodwind w ogóle się pojawi, kurde, ten frajer w pieruny. Frajer jeden, kurde, w ogóle mam już... W ogóle mam go dość, tego... Hej! Hej, hej! Dlaczego też się da... A teraz rozumiem, że... A, powinienem? Bloodwind i tak... Jest ta... Dla niego... Coś jeszcze... Uważa się najlepiej... No ale już wszystkie, kurde, przecież wybiłem te... Ale przecież ja już wybiłem te pełzacze wszystkie. Do kogo on w ogóle istnieje pełzacz? Bo to... Kto to w ogóle mi zlecał to zadanie, czy nikt? Czekajcie, w ogóle z każdym gadałem już? Czekajcie, bo ja chyba nie gadałem z nimi jeszcze nawet. Czekajcie, gdzie jest ten? Właśnie. Hej, dokąd... No właśnie, nie gadałem jeszcze z nimi. A, dobra, okej, pamiętam, dobra. Okej, dobra, fajnie. Czekajcie, idziemy do tego Patryka. Gdzie on jest, ten gościu? Tutaj, dobra, mamy go. Przybywam tu z pole... Naprawdę. Chcesz się stąd... Pewnie, że jest... Przysłał... Dobrze, wierzę. Naprawdę? Ucieczka, więźnie. Nie wiem, dlaczego tak mam dziwny ten głos. Mówię, to jest wina tego, nie wiem. Tego miejsca? Nie wiem. Czekajcie, bo tu moc kamieni... Aha! A, trzeba pójść do Torusa! Tak, 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 dobra. Pamiętam... To przecież do Torusa? Serio? What the fuck, nie ogarniam tego. Ej, ja tu byłem już, czekajcie, nie ta droga, kurde, też się pomyliłem już. Aha, trzeba do Torusa iść teraz, kurde. Nie chcę mi się iść do niego. Za bardzo. Strażnik, kurde, jak tu ciemnota jest, jak nie wiem co, serio. Kurde, ciemno jest tutaj. O, tu mamy kolejny zwój i skórzany mieszek, fajnie. Czekajcie, tu chyba było piwo, tak mi się wydaje. Było czy nie? O, jest piwo, damy mu temu, Skatiemu. Bodajże... Chyba... O, właśnie. Napijesz... Napij może lu... Zdrówko. O. Ua, ale... Elegancki, dostałem ile doświadczenia, kurde, ponad 500, 50 znaczy, 500, no tak było to powiedzieć też. Czekajcie, tu... Trzeba do Torusa iść teraz, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Czy do Bloodwinda. Nie ma czego plądrować. Nie wiem. Nie wiem. Hej! To znowu ty? Chcesz... To naprawdę... No i co z tego? Tak więc wybij to... Co się dzieje? Ich zadanie. A jeśli spróbuj... Bloodwin wysłałby za nimi swych strażników. Nie są... Chyba, że... Chyba, że co? Ktoś by im pomógł. Nie znam jednak nikogo dostatecznie głupiego, żeby się na to poważył. Przynajmniej tak długo, jak Bloodwin tu jest. Rozumiem. Ale czekajcie, kurde, nie ogarniam tego. Coś tu źle zrobiłem, tak mi się wydaje, ale... Przecież ja już wszystkie pełzacze wybiłem. Bodajże. Czy jeszcze jakieś zostały, kurcze? Chyba nie! Nie wiem. Strażnik... To znowu?! Bloodwin? Ha! Naprawdę? Być może w obozie? Idź więc do... Bloodwin? Jest silniejszy niż... Jeszcze po... Zjeżdż! Dobra, spokojnie, ziomuś. Kurde, nie wiem co jest. Znowu pewnie coś... Pomachlałem. Chyba. Zaraz, spróbujmy jeszcze raz tam wejść.
No ale kurde, przecież ciemno jak nie wiem co jest tutaj. Jest jakieś łóżko? Nie ma łóżka nawet, kurde. Ciemnota jak nie wiem co jest tutaj. O jeju, Boże, jak tu ciemno. Dlaczego tak ma być tu? Jeju. Dobrze, że tutaj jakieś pochodnie są chociaż w tej kopalni niewolników. Tu tak można powiedzieć, w kopalni Kruka, o, tak można powiedzieć. Doszło to do mnie wcześniej. To żadna tajemnica. No ale przecież już wszystkie... Ej, ty! Koniec. Kurde, przecież już wszystkie postęp. Przecież wszystkie pojedyncze zrobiłem. No to co jest nie tak przecież? Ej, no. Kurde. Beka po prostu. Nie wiem. Czy tu jeszcze jakiś został pełzacz? Ale nie, to powinien... Po pierwsze powinien już tu... Pierwsze by tu wyszedł. A może... Czekajcie, wszystkie pełzacze. A może one gdzieś indziej jeszcze są? Też tak może być. Tylko ja tego nie wiem. Bo już tego zadania nie pamiętam, kurczę. To mamy tego Garaza. Czekajcie, zobaczmy sobie może tam dalej. Ale nie, to powinien być już koniec tych pełzaczów przecież. To tylko tyle powinno być. Widzi i słyszy się to. Tu mamy tylko takie coś. To na pewno tutaj nie ma tych pełzaczów. Na pewno nie ma. Tu mamy takie coś. Tu mamy takie coś, a może tutaj? Ale nie. Nie, tu nie ma też. Kurde, nie wiem co jest nie tak. Coś chyba znowu popsułem, ale... Nie wiem. Ludzie mówią różne rzeczy. Uwolń... Sprawujesz tu jak... To ja decyduję, kto... A zatem wykonujesz... Tak, kurde, i zamknij mordy, że kupi strażniku, bo mnie denerwujesz po prostu. Czekajcie, może... Tu jest to miejsce, co to jest? To jest to... A nie, to jest tutaj, to tu na pewno tych pełzaczy nie ma. Może coś źle zrobiłem? Kurde, nie wiem, co jest nie tak. Bo tu na pewno już nikogo nie ma, czy nie? Czy ślepy jestem? Ha, nie ma tu nikogo. Gdzie ten zwój? Tu jest zwój, no. Nie wiem, co jest nie tak, kurczę. Czekajcie, da się to otworzyć? Nie da się. Czekajcie, spróbujmy jeszcze tamtą stronę pójść. Nie wiem, nie ogarniam tego zadania w ogóle. Ho, 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 no nie wiem, ale przecież wszystkie przecież te pełzacze zabiłem już, na pewno. Ludzie, powinniście już... On myśli, że to takie łatwe. Lenar. Wszyscy uciekali jak zające, byłem zupełnie sam. On myśli, że to takie łatwe. Hej! Co słychać? Goduje głupim mięczakom z... Co słychać? Goduje niewolnica. Dobra, to tam gotuj sobie ten gulasz dla tych ludzi. A ja idę dalej. Tu jeszcze strażnik nie jest. Nie można na to liczyć. Co wiesz? No! Idź po trup! Nie o to pytać. Co słychać? Szkoda, że za... Cicho, lesie z... Wolę jednak wysłać do... Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Oj, coś mało powiedziałeś mi o tej krypcie. Nie wiem, co jest nie tak z tymi pełzaczami znowu, nie wiem. Przez to będzie jeszcze więcej... Powinno być wszystko w porządku. Kurczę, nie wiem. Musi po prostu więcej... Hej, ty! Crimson? Co robisz? Nie, siekam cebulkę. Oczywiście! Pewnego piękna... Z jednego sam... Aha. Ile mon... Nie znam cię za dobrze! 10 sztuk złotych. Co wiesz? Nie uwierzysz w to! Mam rotał i wypowiadał Cardimon Fatang. Potem skrypty wystrzał. O bogowie! Kruk z nim roz... Nie pamiętam o czym mówi. Aha. Możesz... Pewnie. Card... Aha, dobra. To tam... Jeszcze więcej kłopotów. Emilio? No nie wiem co jest nie tak z tymi pełzaczami. Przecież wszystkich wybiłem już. Hej, ty! Się gra zbugowała, kur... Ja cię nie mogę, Boże... Gra się zbugowała, na pewno. No dobra, fajnie.
Kurde, bez sensu to zadanie jest w ogóle. Kurde. Czekajcie, może jakiegoś ominąłem? Ale wątpię, żebym ominął, kurde, że jakiegoś pełzacza. Tu na pewno nikogo nie ma. Kurde, nie wiem o co kaman jest. Nie wiem, co mu chodzi o temu. Kupię mu Garazowi, ale ja wszystkich wybiłem już. Pierwsze pełzaczy. Nie wiem o co chodzi mu. Kurde, nie ogarniam tego w ogóle zadania też. Powinien przyjść już. Czekajcie, źle. Kurde, nic tu nie widzę w ogóle, Boże. Nie wiem co jest nie tak z tym zadaniem, kurde. Nie ogarniam tego w ogóle. Gra się chyba zbugowała, tak mi się wydaje, ale wątpię. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Kurde, nie ogarniam tego zadania w ogóle też. Nie ma żadnego łóżka tutaj, kurde, w tym miejscu. Room. Kurde, nie ogarniam tego. Nie wiem. Tu mam jakieś łóżko, czy mi się wydawało? Nie, nie ma. Kurde, nic nie widzę. Która w ogóle godzina jest tutaj? Druga, Boże. No ja będę łaził jeszcze. W tym miejscu, kurde, zamiast... Niczego tu nie znajdę. Zamiast pół... O, mamy łóżko, fajnie, dobra, mamy. Je, wreszcie jakieś łóżko, je, fajnie. O, dobra, wreszcie coś fajniejszego. Nie ma czego plądrować. Co mi te słuchawki się wyciszają same, kurde. Lol. Strażnik bramy, Torus. Hey. Koniec. Nie mogę sobie nawet pogadać. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Kurde. Nie mogę, Boże. Nie mogę już, misjo, kurde. Nie mogę już. Nie wiem. To się nigdy nie zmieni. Nie wiem, kurde. Nie ogarniam tego zadania w ogóle. Z nimi nawet nie mogę pogadać. Wydawało mi się, że chcesz mnie Kto tu jest szefem? Jak można się... Dobre pytanie. Zdobądź czerwony... Fajnie powiedziałeś, kurde. Po prostu mega. Nie ma tego czegoś, co chcę zrobić. Jezu. To znowu? Jeszcze po... Zjeżdż! To se zjeżdżaj. Kurde, nie będziesz mnie gdzieś denerwował, co nie? Nie, nie ogarniam tego zadania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.